Polskie Radio Białystok. Dzisiaj kilka minut po godzinie 14 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu osobowego z samochodem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została poszkodowana. To jest kierowca elektrowozu, który został przewieziony do szpitala ogólnego w Grajewie. Z pociągu ewakuowaliśmy ogółem około 40 osób, którym zorganizowaliśmy w Grajewie miejsce zastępcze po to, żeby ci ludzie mogli poczekać na przyjazd środków zastępczych. Zapewnione mają też ciepłe napoje. W tej chwili zarówno linia kolejowa, relacje Białystok-Ełk, jak też droga prowadząca do dzielnicy przemysłowej miasta jest całkowicie wyłączona z ruchu. Kierowca samochodu ciężarowego przewoził ponad 20 tysięcy litrów mleka do lokalnego zakładu. Jedna przyczepa została uszkodzona, z tej przyczepy wylało się około 9 tysięcy litrów mleka na drogę. W tej chwili nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, na ustabilizowaniu pierwszego spalinowozu, bo on się wykoleił, i zabezpieczamy go pod tym kątem, żeby się nie przewrócił. Dodatkowo nasze działania polegają na przepompowywaniu paliwa, którego jest najprawdopodobniej około 2800 litrów w tym spalinowozie.